Ja, proszę Państwa, zapraszam na scenę Asię Kiryga. Asia jest licencjowaną pielęgniarką, specjalistką pielęgniarstwa chirurgicznego. Od ponad 30 lat pracuje w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach. A od 2017 właśnie w Gliwicach pracuje w Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi. Przez własne doświadczenie, a także towarzyszenie bliskim kobietom chorym na raka piersi, ta praca jest szczególnie dla niej bliska. Dokłada wszelkich starań, aby pacjentki czuły się zaopiekowane w trakcie diagnozowania i leczenia. Temat wykładu: słowniczek pacjentki onkologicznej. I ja już Cię zapraszam. Tutaj sobie klikasz. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że mogę się z Wami tutaj spotkać. Kłaniam się wszystkim, którzy przybyli, ale szczególnie serdecznie witam Panie. Bo jak wiecie, jak powiedziała Justyna, jesteście mi szczególnie bliskie. Nie tylko przez pracę, ale przez własne doświadczenia i przez doświadczenia moich przyjaciół, przyjaciółek, które również chorowały, chorują na raka piersi. Drogie Panie, pierwszym słowem, o którym... Justyna mnie przedstawiła, więc nie będę powtarzać. Joanna Kiryga, bo takie małe przekręcenie w nazwisku, ale nie ma to większego znaczenia. Wszyscy znajdą mnie w gabinecie 1004 w Instytucie Onkologii, więc nazwisko to jest drugorzędna rzecz w moim przypadku. Nie szkodzi. Słownik pacjentki onkologicznej to temat mojego wykładu. Zacznę trochę przekornie, a może nie przekornie, od słowa kobiecość. Ponieważ nowotwór piersi w 99% dotyczy kobiet. Kiedy panie trafiają na początku drogi do naszego gabinetu, to bardzo się martwią o swoją kobiecość. O to, jak ona będzie postrzegana w czasie leczenia, po operacji, w czasie chemioterapii. Chcę paniom powiedzieć, że to dla mnie bardzo ważne, by wspierać w was myśl, że ta kobiecość nie znika. Poczytałam sobie, Wikipedia mówi, że kobiecość to pojęcie abstrakcyjne, które określa zachowania, które określa nasze pasje, nasze zainteresowania i oczywiście wiąże się z uczuciowością, z emocjonalnością, z pięknem. To pojęcie na przestrzeni lat ewoluuje i współcześnie kobiety to osoby kreatywne, to osoby asertywne, przedsiębiorcze, chętnie współdziałające. Kobiecość postrzegam więc w każdej z pań, które trafiają do naszego gabinetu, a także w każdej z pań, które zasiadacie tutaj na widowni. Jest ona ogromną siłą, bo proszę pań, czy jest możliwe, żeby gromadzić się w piękny, niedzielny poranek, nie mając siły kobiecości, żeby siebie wspierać, żeby sobie pomagać? Sądzę, że może się mylę, ale takich organizacji wśród mężczyzn nie słyszałam. Oni się gromadzą w innych sytuacjach, ale jeśli chodzi o chorobę, być może moja wiedza jest zbyt wąska. Dlatego cieszmy się, że jesteśmy kobietami. Czasami jest to trudne i czasami jest tak, że musimy ogarnąć bardzo wiele rzeczy, ale kobiecość w momencie diagnozy nie znika. Ona budowana jest przez lata, jest częścią nas, naszą tożsamością i nawet po operacji dalej jesteśmy cudnymi kobietami. Zaczynamy od tych słów, które dotyczą ściśle leczenia raka piersi. Zacznę od zespołu Breast Cancer Unit. To zespoły interdyscyplinarne, które skupiają lekarzy onkologów, lekarzy chirurgów. Wczoraj wieczorem zauważyłam, że nie ma tam zapisanych lekarzy chirurgów, a to jest część mnie, bo ponad 20 lat pracowałam na chirurgii. To pomyłka, na pewno to zmienię. Oczywiście radiolodzy, radioterapeuci, patomorfolodzy, rehabilitanci, pielęgniarki, psycholodzy, ale też koordynatorzy.
tworzą ten zespół po to, żeby pomóc paniom przejść przez ścieżkę diagnostyki i leczenia, bo byłoby pięknie, gdybyśmy mogli każdej z pań podać rękę i gdybyśmy mogli przeprowadzić panie osobiście, indywidualnie po tej ścieżce, wspierać panie, ale jest to niemożliwe. Pacjentek chorych jest tak dużo, niewspółmiernie do personelu, że powstały zespoły po to, żeby leczenie i diagnostyka odbywały się w jednym miejscu, ale też żeby określały je takie same standardy. Bez względu na to, czy panie są leczone w ośrodku Breast Cancer Unit w Szczecinie, czy w Gdańsku, czy we Wrocławiu, czy w Gliwicach, obowiązują takie same metody diagnostyki i leczenia. Nie działa? O, zadziałało za bardzo. Początek, o tych słowach będę mówiła, omawiając ścieżkę pacjentki onkologicznej. Początek tej historii to wykrycie zmiany. Podkreślam słowo zmiana, a nie guzek, ponieważ zmiana może dotyczyć kształtu brodawki, wciągnięcia lub zmiany jej po prostu z kształtu. Może ona stać się mniejsza, większa. Może dotyczyć wycieku z brodawki, zaciągnięcia skóry, kłucia dziwnego, które się utrzymuje w piersi, bolesności piersi, powiększenia tej piersi lub zmniejszenia. Oczywiście może to też być guzek w piersi, i często tak jest, albo guzek w pasze. Może też to objawiać się takimi niegojącymi się zmianami na brodawce lub wokół brodawki. Każda z tych zmian powinna nas zaniepokoić i sprawić, że udamy się do lekarza. Super by było, gdyby do poradni chorób piersi, ale nie zawsze jest to możliwe. Trafiamy do chirurga, ginekologa i taki lekarz, albo do ośrodka Breast Cancer Unit. Lekarz na początku kieruje nas na badania, mammografię lub USG. Lekarz radiolog określa, czy zmiana jest podejrzana, czy nie. Jeśli zmiana jest podejrzana, to kierowane są panie na biopsję, żeby pobrać materiał do badania histopatologicznego. Badanie histopatologiczne określi, czy zmiana jest zmianą łagodną, czy nowotworem, i określi rodzaj tego nowotworu. To bardzo ważne do prawidłowego leczenia, żebyśmy mieli dokładny wynik histopatologiczny. Z grubsza biorąc, bo rodzajów raków piersi jest bardzo wiele, ale z grubsza rzecz ujmując, mamy nowotwory luminalne, czyli hormonozależne, HER2 dodatnie i potrójnie ujemne. Dla lekarzy to ogromna wiedza, bardzo ważna, żeby dobrać dla pań odpowiednie leczenie. Jeżeli już niestety potwierdziła się podejrzenie diagnozy i mamy do czynienia z nowotworem piersi, trafią panie do ośrodka Breast Cancer Unit, będą panie pokierowane na konsylium. Przed konsylium jest jednodniowa wizyta, tak to muszę ująć, bo ona się składa z trzech wizyt, przygotowująca do konsylium. Najpierw panie trafiają do gabinetu pielęgniarskiego. W gabinecie pielęgniarskim przeprowadzamy szczegółowy wywiad. On dotyczy początku objawów, zbieramy wywiad ginekologiczny, pytamy się o choroby współtowarzyszące, wykonujemy zdjęcie piersi, pytamy się o zachorowania w rodzinie, o pań preferencje, o to, czy mają panie wsparcie w rodzinie. Ważymy panie, mierzymy. I kierujemy panie do gabinetu psychologa. W tym roku stało się to standardem w Instytucie Onkologii. Bardzo się z tego cieszymy, że każda z pań, która rozpoczyna leczenie raka piersi, trafia do gabinetu psychologicznego. Wcześniej było tak, że to panie decydowały i często słyszeliśmy, że nie jest ze mną jeszcze tak źle, albo że poradzę sobie sama. Cieszymy się, że nie musicie panie radzić sobie same,
możecie swoje emocje, swoje problemy skonfrontować z psychologiem, a jeśli będzie taka potrzeba, umawiać się na kolejną wizytę. Taką nowością w Instytucie Onkologii jest proponowanie aplikacji, która ma na telefon, która ma również pomagać paniom przejść przez chorobę, wspierając panie od strony psychicznej. To taka aplikacja, którą stworzyli onkolodzy i psychoonkolodzy z całego świata. Są tam 22 lekcje nagrane i w każdej lekcji mają panie konkretne ćwiczenia, ale też jest w niej wiedza merytoryczna. Ona jest na razie w badaniach klinicznych. Bardzo panie zachęcamy do korzystania z niej, ale z tego, co wiemy, panie wracają do nas i są bardzo zadowolone. Z takiego towarzyszenia właśnie na telefonie, ponieważ wszyscy korzystamy z telefonu, a zamiast oglądać kolejne strony niepotrzebne, możemy przy kawie zaczerpnąć trochę wiedzy, pomóc sobie. Kolejną wizytą w tym dniu jest wizyta u lekarza onkologa. On gromadzi zebrane informacje, zebrane wyniki i ustala termin konsylium. Czasami jest tak, że trzeba panie jeszcze skierować na dodatkowe badania, na przykład jeżeli podejrzane są węzły chłonne w dole pachowym, na kolejną biopsję, żeby panie były odpowiednio przygotowane do konsylium. Konsylium to zebranie przedstawicieli zespołu BrezUnit, na którym omawiane są kolejno przypadki chorób pań. W tym dniu panie na początku proszone są do gabinetu i badane są przez chirurga. Chirurg na podstawie badania palpacyjnego, obrazu klinicznego i na podstawie badań obrazowych będzie wiedział, jaką może paniom zaproponować operację, jaka będzie operacja dla pań dobra i skuteczna. Po obradach konsylium po kolei zapraszane są panie do gabinetu i omawiane są indywidualnie zaproponowane formy leczenia. Oczywiście bardzo się liczymy z pań zdaniem, jeżeli panie... Ostatnio słyszałam taką rozmowę w gabinecie, byłam zadziwiona, kiedy doktor proponował pani rekonstrukcję, a pani powiedziała, że nie życzy sobie na początek takiej operacji, więc szanujemy pani decyzję i w tym wypadku oczywiście przychylamy się do takiej operacji, jaką pani chcecie. Nie zawsze to jest możliwe. Czasami chirurg wybiera operację lepszą dla pań. Tutaj chirurg zdecydował, że nie straci pani, jeśli panią posłucha. Po konsylium dostajecie pani kartę informacyjną, a na tej karcie informacyjnej jest szczegółowy plan działania. Czyli będą tam podane daty kolejnych wizyt w gabinetach w zależności od tego, jaką formę leczenia zaproponował zespół konsylium. W leczeniu raka piersi dążymy do tego, żeby zmiana została wycięta, czyli do leczenia operacyjnego. Nie zawsze jest to możliwe na początku choroby. Tych rodzajów operacji jest wiele i tutaj na pewno lekarze chirurdzy będą mówili dokładniej o tych rodzajach operacji. Ja tylko bardzo ogólnie powiem, że to może być operacja oszczędzająca z procedurą SNB, czyli pobraniem węzła wartowniczego do badania. Może być operacja oszczędzająca z wycięciem kompleksu pachy węzłów chłonnych, jeśli jest taka konieczność. Może być amputacja prosta, czyli zaoszczędzone węzły chłonne i wycięty gruczoł piersiowy lub amputacja radykalna, czyli wycięcie gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych. Natomiast jeżeli jest taka możliwość, chirurdzy mogą zaproponować paniom operacje rekonstrukcji. One też są bardzo, bardzo różne. Może to być rekonstrukcja jednoczasowa z implantem silikonowym lub z założeniem ekspandera lub z tkanek własnych, ale czasami dzieje się tak, że najpierw muszą być panie dokładnie zoperowane,
czyli musi być wykonana amputacja, muszą być panie dobrze wyleczone, a dopiero po czasie zagojenia lekarze proponują zabieg rekonstrukcji. Przejdźmy do zaleceń konsylium. Jeżeli jest możliwe przeprowadzenie najpierw zabiegu chirurgicznego, to macie panie na karcie informacyjnej zapisane, kiedy się macie zgłosić do lekarza anestezjologa, do internisty, kiedy będzie przyjęcie na oddział i z taką mapką, powiedziałabym, poruszacie się, co ma ułatwić paniom niwelowanie tego stresu. Jeżeli nie jest możliwe rozpoczęcie leczenia od zabiegu chirurgicznego, bo na przykład trzeba objętość guza zmniejszyć, to zaczynamy od chemioterapii lub chemioterapii połączonej z immunoterapią lub od hormonoterapii przedoperacyjnej. Te metody leczenia zależą i od wielkości guza, i od rodzaju nowotworu, na który chorują pacjentki. Ale i po leczeniu, i po chemioterapii, i po hormonoterapii, po zbadaniu odpowiedzi na leczenie, chcemy panie operować, czyli kierowane są panie do kwalifikacji po leczeniu, do leczenia operacyjnego. Ja zawsze byłam słaba z technicznych rzeczy, a tutaj, jest. Postępowanie pooperacyjne. Ja zacznę od wizyty w gabinecie, czyli jakby slajd kolejny. Postępowanie pooperacyjne to znowu jest tak, że panie nie zostajecie same, tylko na karcie informacyjnej będą zapisane kolejne wizyty, które muszą się odbyć. Będzie to na pewno wizyta w gabinecie opatrunkowym. Przed tą wizytą w gabinecie opatrunkowym znowu panie trafiają do gabinetu pielęgniarskiego. W gabinecie pielęgniarskim, w gabinecie pielęgniarskim mówimy o tym, jak ważna jest rehabilitacja. Omawiamy rodzaje protez, bardzo pobieżnie, bo nie jesteśmy od tego specjalistkami, natomiast zachęcamy do kupowania odpowiednich biustonoszy, czy to po operacji oszczędzającej, one mają dobrze podtrzymywać biust, czy to po amputacji biustonosze, które pomogą paniom poczuć się komfortowo. Biustonosze, które już po operacji można uzupełnić wkładką, która pozwala ranie oddychać, wypełnioną taką specjalną włókniną silikonową i panie czujecie się o wiele bardziej komfortowo wychodząc i wyglądając jakby symetrycznie, tak? Ogólnie to ujmując. Mówimy o świadczeniach socjalnych, o to, z czego możecie panie skorzystać, ale także pytamy się o to, jak panie sobie radzicie w tej nowej sytuacji. Czasami razem podziwiamy efekty pracy chirurgicznej, a czasami jest tak, że to my pierwsze ściągamy opatrunek i pomagamy się paniom oswoić z raną, którą panie czasami po raz pierwszy oglądają. Jeżeli to jest dla pań trudne, to proponujemy kolejną wizytę u psychologa i pomoc w odnalezieniu się w tej nowej sytuacji. Oczywiście zapewniamy kontakt i mówimy, że w każdej chwili możecie panie do nas przyjść i porozmawiać. Wracamy. Po wizycie u nas panie idą do gabinetu chirurgicznego i tam często wracacie po zmianę opatrunku, po wyciągnięcie szwów, drenów, a później odbywa się wizyta w zakładzie rehabilitacji, gdzie ustalony jest tryb rehabilitacji. I to też jest bardzo ważne, żeby się zgłosić wcześniej, bo niektóre panie wymagają rehabilitacji przed radioterapią. Nie powiedziałam o radioterapii, ale to za chwilę wspomnę. Później zaplanowana jest wizyta u onkologa. Tą wizytę ostatnimi czasy panie odbywają na zasadzie teleporady. Lekarz pyta się o pani stan zdrowia i planuje wizytę w konsylium pooperacyjnym.
to konsylium pooperacyjne to znowu jest spotkanie zespołu Breast Cancer Unit, przedstawicieli tego zespołu, który omawia przebieg dotychczasowego leczenia, a też dokładnie już mamy materiał histopatologiczny po operacji i lekarze zastanawiają się nad leczeniem, nad dalszymi etapami leczenia. W przypadku operacji oszczędzającej zawsze to będzie radioterapia. Radioterapia, która ma zabezpieczyć pierś, która pozostała przed nawrotem choroby. Zniszczyć ewentualne komórki nowotworowe. Może też być chemioterapia uzupełniająca lub hormonoterapia u pań z nowotworem hormonozależnym. Czasami to jest immunoterapia i wtedy panie cyklicznie odwiedzacie Instytut Onkologii. Ale tak jak powiedziała dzisiaj Justyna, przychodzi taki dzień, że etap leczenia się kończy. I wtedy panie pozostajecie pod stałymi kontrolami Instytutu Onkologii. Oczywiście nie zawsze jest tak, że jest różowo. I czasami sytuacja się komplikuje i czasami dochodzi do rozsiewu choroby, ale drogie panie, w Instytucie Onkologii ja pracuję z paniami chorymi na raka piersi przez 5 lat, ale w instytucie ponad 30. Naprawdę postęp medycyny jest tak ogromny, że na przełomie nawet roku tak wiele się zmienia. Powstaje bardzo dużo nowych ścieżek leczenia, które możemy zaproponować. Pamiętam, jak zaczynałam swoją pracę i wchodził w badania kliniczne rybocyklip i to było strasznie przykre, że nie możemy dawać wszystkim paniom tego leku przy rozsianym raku piersi hormonozależnym. Teraz jest już on refundowany i powszechnie stosowany. Także chcę w paniach budzić nadzieję, że leczenie trwa i może trwać latami, nawet w rozsianym nowotworze piersi. Pięknie paniom, dziękuję za uwagę. Asiu, pozostań na scenie, proszę. Czy są jakieś pytania? Proszę państwa, proszę pań. Tak, bo tak miało być, że się mam zmieścić, żeby były zadawane tak. Pytania, więc jeśli macie, to podejdziemy macie z mikrofonem. Ochotę, to... Living Well, ale ona jest na razie w badaniach klinicznych i są ośrodki, z którymi firma Prosoma jakby przeprowadza te badania kliniczne. Z tego, co słyszałam od pacjentek, można takie testowe lekcje znaleźć w internecie. Natomiast dążymy właśnie nie tylko w Instytucie Onkologii. Wiem, że we Wrocławiu i w Gdańsku te badania kliniczne, jeśli się zakończą, będziemy chcieli każdej pacjentce dawać taką aplikację. Na razie ona by była płatna i właśnie po to trwają badania kliniczne, które muszą potwierdzić skuteczność. To wymaga trochę wysiłku od pań i nie jest to tak, że każda pani, której zaproponujemy korzystanie z aplikacji jest chętna, bo trzeba na przykład 6 razy wypełnić ankietę satysfakcji i wysłać ją drogą mailową i to już czasami budzi jakby opór, że ja to też rozumiem, że panie są w takich silnych emocjach, że są skupione na tym, żeby wyzdrowieć, a tutaj jeszcze jakieś dodatkowe obowiązki, więc niestety to badanie kliniczne trochę trwa, trochę dłużej niż myśleliśmy, ale mamy nadzieję, że jak najszybciej będzie ogólnodostępny. Ja jeszcze panią powiem, skoro nie ma pytań i skoro jeszcze mam chwilę czasu, że bardzo ważne jest zadbanie o tą sferę relacji i wsparcia w rodzinie. O to, żeby rozmawiać ze swoimi partnerami o chorobie, żeby ich w tą chorobę wciągać. Ja wiem na własnym przykładzie, no skoro pracuję w onkologii i miałam taką przygodę z nowotworem piersi, to uznałam, że sobie świetnie poradzę i mąż mi do tego przecież nie jest potrzebny, znam tutaj lekarzy i generalnie to go nie angażowałam. A teraz już wiem, że to błąd i bardzo panie zachęcam, żeby mężowie brali udział w tych nudnych wizytach, gdzie trzeba cały dzień spędzić w Instytucie Onkologii i przyjeżdżacie panie wypompowane i zmęczone i obiadu nie ma. Trzeba o tym mówić i trzeba ich do tego zachęcać. Ale bardzo ważne jest też,
żeby oni widzieli wasze emocje, bo będą wam mogli towarzyszyć, bo trudno jest, jak kobieta przychodzi uśmiechnięta i mówimy, że panie często tak mówią, że robię wszystko, żeby ich nie martwić, żeby nie martwić dzieci, bo oni się już i tak martwią, no to skoro ty się nie martwisz, jesteś uśmiechnięta, to czemu cię wspierać? To właściwie dajesz sobie świetnie radę, więc do tego nie zachęcam. My jesteśmy silne, ale dajmy sobie też pomóc. Ja to mówię na własnym przykładzie. Mi trudno jest prosić o pomoc i wolę, żeby radzić sobie sama. A z perspektywy czasu i z doświadczeń pacjentek wiem, że to wcale nie jest dobry schemat. Strasznie ważna jest też, mam jeszcze chwilę czasu, strefa intymna. I o tym bardzo rzadko mówimy. I my w gabinecie poruszamy ten temat. I panie mówicie, nie mamy do tego głowy. A w czasie hormonoterapii to nam się w ogóle nie chce. Otóż na wszystko jest rada. Trzeba ze swoimi partnerami rozmawiać. Udać się do ginekologa, do seksuologa. Mamy tutaj dzisiaj panią przedstawicielkę firmy, która proponuje świetne globulki, żele nawilżające. I z takich rzeczy należy w czasie całej hormonoterapii, ale nie tylko hormonoterapii, chemioterapii również korzystać i nie odkładać życia intymnego, bo do takiej sytuacji mogą się panie przyzwyczaić, mogą się też przyzwyczaić wasi partnerzy i staje się tak, że pomału ochładzają się stosunki między nami, a do tego nie dążymy. Jesteśmy razem po to, by sobie pomagać. To czekam na dalsze pytania. Dziękujemy ślicznie. Myśmy o tym, co wspominałam, przygotowaliśmy każdego portret. Zobaczcie. Asia ma skrzydła, więc... Bardzo dziękuję. Proszę. Pięknie. Jestem bardzo wzruszona i wzruszona tym, że mogłam tutaj z paniami być, bo naprawdę jesteście dla mnie ważne. Powiem tak, moja córka studiuje psychologię i teraz ma trochę więcej czasu, bo wzięła urlop dziekański i mówi, pójdę na wolontariat do hospicjum. Ja mówię, Marta, no mogłabyś sobie odpuścić, masz trudne studia. No ale ona mówi, że to jest zboczenie rodzinne, że to trochę nie było potrzebne może, ale faktycznie poruszona waszymi historiami, czasami jej opowiadałam o trudnych sytuacjach, a czasami o pięknych. I tak się dzieje, że pewnie każdy ze specjalistów nie żyje tylko w pracy waszą chorobą, ale my to nosimy w sobie. I to nie jest tak, że z wyjściem z pracy odkładamy wasze historie. Ja się przyjaźnię z wieloma paniami i naprawdę noszę głęboko w sercu. Także jestem z wami całym sercem. Dziękujemy i tutaj jeszcze upominki od firmy. Dziękuję.